Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej odnieść się do sprawozdania komisji o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za rok 2012. I właściwie można by powiedzieć, że nic po tej komisji się nie zmieniło. A jeżeli się nie zmieniło, nie została wykorzystana ta dyskusja, która miała miejsce podczas pierwszego czytania, to znaczy, że koalicja PO-PSL jest zdeterminowana, aby ten projekt ustawy uchwalić. Ta ustawa od początku jest ustawą złą. I ja już nie będę powtarzał tego, co powiedziałem w dniu wczorajszym, podczas pierwszego czytania. Jest ustawą, która jest nie tylko napisana na kolanie, ale jest ustawą, która nie zadawala Trybunału Konstytucyjnego, bo celem i uzasadnieniem wyroku do tegoż Trybunału była poprawa prawa, uczynienia z niego prawa sprawiedliwego, a przede wszystkim naliczania składek od dochodów. Tego nie ma. Przyjęto hektar, bo to najprościej. 70% zwolnionych, bo to najprościej. Proszę Państwa, ta ustawa po uchwaleniu nie konsumuje decyzji Trybunału Konstytucyjnego. I teraz dzisiaj są pewne wyliczenia, że będzie płacić 30% rolnictwa. Ja uważam, że nie będzie płacić 30% rolnictwa, bo ci rolnicy z dużych gospodarstw już podjęli decyzję o samozatrudnieniu i doprowadzimy do sytuacji takiej, że ci, którzy mieliby płacić po 2000 w zależności od ilości hektarów, będą sami się zatrudniać i będą płacić 36 zł i doprowadzimy do sytuacji, że rolnik, który ma 1000 hektarów, będzie płacił 36 zł, bo będzie samozatrudniony. Zatrudniający się, a rolnik, który ma 10 czy 15 hektarów, również taką samą składkę będzie płacił. Czyli innymi słowy, w Polsce przedsiębiorcy zareagują w taki sposób, jak im prawo pozwala, z racji tego, że ono jest napisane na kolanie, jest prawem niespójnym i niemożliwym do realizacji. W takim układzie prawo to z pewnością nie będzie spełniać oczekiwań ani Trybunału, ani tego, kto tą ustawę zaproponował. I teraz w wczorajszym dniu miałem zamiar zaproponować właściwie wydłużenie tegoż projektu ustawy, po to, aby ten projekt funkcjonował także w 2013 roku. Taką poprawkę w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej miałem zamiar złożyć. Ale zastanawiałem się do chwili wejścia na tę mównicę. Po co mamy popierać prawo, które jest prawem złym, którym jest tak zwanym prawem kaduka. Bo prawo kaduka to znaczy prawem niesprawiedliwym. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa, że Państwo chcecie od opozycji propozycji. My te propozycje żeśmy przedstawiali, przecież ja powtórzę to, przez cały okres od decyzji Trybunału Konstytucyjnego podpowiadałem koalicji, w jaki sposób należy to zrobić. Proponowałem, aby rolnicy płacili podatek na zasadach takich, jak płacą wszyscy, ale mieli również prawo od odliczania od podatku, a takim podatkiem w rolnictwie występującym jest podatek rolny uznawany za parapodatek dochodowy. I można to było zrobić. Prawo i Sprawiedliwość idzie w tym kierunku, no ale koalicja ma swoje wytyczone zdanie, uchwali tę ustawę i skoro Państwo zrobiliście taki projekt ustawy, który jest projektem złym, musicie z tego tytułu ponosić konsekwencje i odpowiadać nie tylko przed Trybunałem za chwilę, bo być może, że ten projekt zostanie zaskarżony, to po pierwsze, a po drugie odpowiadać przed rolnikami i wytłumaczyć się, dlaczego mając tyle czasu zrobiliście tą ustawę w ostatniej chwili po to, aby stworzyć pozory załatwienia jakiejś sprawy. Nie załatwiacie nic. Nie załatwiacie nic, ba, robicie Państwo zamęt, tym bardziej, że ten zamęt w składkach będzie miał obowiązywać do 2013 roku, a nie macie pomysłu, co dalej z tą sprawą. W związku z powyższym Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej
przyjrzy się temu, co zostanie po dniu dzisiejszym, po drugim czytaniu. To znaczy, jakie poprawki, w którym kierunku prawo zostanie projekt ustawy, jaki on faktycznie nabierze kształt i wtedy dopiero wypowiemy się co do zajęcia stanowiska i do głosowania nad tym projektem. Dziękuję.